ptasze, poszli w boje chłopcy nasze. Hu-ho, hu-ho, krew gra, duch gra, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Hu-ho, hu-ho, krew gra, duch gra, niechaj Polska zna, jakich synów. Czas upływa tak szybko jak woda w skrwie. Jednak ślady minionych dni pozostają w ludzkiej pamięci, na pożółkłych stronach książek i w otaczającym nas krajobrazie. 150 lat po wydarzeniach określanych jako powstanie styczniowe są jeszcze ludzie, którzy wskazują miejsca, gdzie podobno spoczywają ci, którzy walczyli i polegli za naszą ojczyznę. Pokazują kamienną figurkę nad skrwą między Choczniem i Żurawinem, czy zniszczoną mogiłę na cmentarzu w Ligowie. Jak dowiedzieć się prawdy o tym, co działo się w naszych okolicach w pamiętnym roku 1863? Ze wszystkich powstań narodowych, jakie Polacy zniecili, z konieczności nieraz, powstanie styczniowe obrosło w specjalną legendę. Legendę, powiedziałbym, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Między innymi dlatego, że właśnie to chodziło o wolność narodu i o wolność Kościoła, bo te dwa aspekty były bardzo mocno zarysowane w czasie całego powstania styczniowego, które trwało, trzeba powiedzieć, na początku najdłużej ze wszystkich powstań, bo prawie 2 lata. Księżmi, którzy utrwalali dobrą legendę o powstaniu styczniowym, byli dwaj księża, pochodzący również tutaj z ziemi dobrzyńskiej. Pierwszy to był ksiądz Czesław Lisowski, pochodzący z parafii Sadłowo. Jego ojciec był rządcą w majątku. Także jeszcze młody Czesław jako student mógł docierać do ludzi, którzy jeszcze trochę pamiętali opowiadań o tym, co działo się na tej ziemi dobrzyńskiej. I to właśnie on przed wojną zbierał z naszego archiwum diecezjalnego, ale nie tylko z naszego, i z archiwów państwowych rozmaite dokumenty, i powstała piękna książka, piękne opracowanie monograficzne Powstanie styczniowe w ziemi dobrzyńskiej. Po raz pierwszy wydane było w Płocku w 1938 roku. Patronował mu doskonały historyk płocki, jakim był ksiądz kanonik Władysław Mąkowski, dyrektor naszej biblioteki i archiwum diecezjalnego. To powstanie styczniowe księdza Lisowskiego oparte jest na dokumentach. To nie jest jakieś takie opowiadanie tylko literackie. Jemu się należy wielka cześć i chwała za to, że te wszystkie momenty tragiczne, a jednocześnie i bohaterskie, utrwalił. Muzeum Diecezjalne w Płocku z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego wydało reprint niezwykle ciekawej, źródłowej książki księdza Czesława Lisowskiego Powstanie Styczniowe w ziemi dobrzyńskiej. Tak się składa, że ksiądz Lisowski książkę tę wydał własnym sumptem, wsparty przez Radę Powiatową w Rypinie przed 75 laty. Minęło 75, tym razem Starostwo Powiatowe i Muzeum wspólnie wznowiło tę niezwykle, jak wspomniałem, ciekawą pozycję. Znajdziemy tu listy generała Padlewskiego, bardzo dużo biogramów powstańców z ziemi dobrzyńskiej, a także szczegółowe opisy potyczek, które miały tu miejsce przed 150 laty. Warto tę pozycję nabyć, przeczytać. Wrócić do tych czasów, które rzeczywiście w sposób źródłowy przez księdza Lisowskiego zostały opisane. W latach poprzedzających powstanie styczniowe, w czasie rozbiorów i ucisku rządów cara, przekonano się, że nie drogą układów, lecz tylko walki i krwawego pojedynku można coś zdobyć. Tego zdania było polityczne stronnictwo czerwonych, rekrutujące się z drobnej szlachty oraz ze sfer rzemieślniczych i ludu warszawskiego.
Aby zdobyć prowincję dla swych haseł, rozesłali czerwoni po kraju agitatorów w ziemi dobrzyńskiej, ubrani w czamarki, różnokolorowe konfederatki i buty, strojem tym polskim, odezwami i pieśniami rozbudzali uśpione w duszach wspomnienia dawnej, świetnej przeszłości. Polityczną agitację wśród chłopów prowadził m.in. Mionczyński, dzierżawca majątku ligowy. Dzień 12 sierpnia 1861 roku, jako rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej, postanowiono obchodzić manifestacyjnie w całym kraju. W powiecie lipnowskim tego dnia odprawiono uroczyste nabożeństwa we wszystkich parafiach i wygłoszono kazania patriotyczne. Przy wielkim ołtarzu ustawiono herby Polski i Litwy. Zebrany lud do północy był w kościele i śpiewał pieśni patriotyczne. Jednym z większych zajść w listopadzie 1862 roku w Rypinie był bunt poborowych z powodu oględzin przed bramką. Członków komisji zmuszono do ucieczki, podarto wszystkie akta i papiery urzędowe i wyrzucono je na ulicę. Akcja powstańcza przygotowywana na terenie ziemi dobrzyńskiej od 3 lat przez światlejszych ziemian i specjalnych agentów rozwinęła się dosyć dobrze, wciągając do organizacji coraz więcej ludzi. Lecz nad tą działalnością tajnej organizacji czuwał szpieg rosyjski, karczmarz rypiński, Żyd Abram Uryn. On to w przeddzień wybuchu powstania zadenuncjował naczelnikowi wojennemu w Lipnie wszystkie znaczniejsze osoby w Rypińskim, które organizowały ruch zbrojny. Przysłany z Lipna oddział wojska zaaresztował ich jako agitatorów i przestępców politycznych. W dniu 22 stycznia w całym kraju chwycono za broń. W Pucku powstańcy zaatakowali Odwach i koszary wojsk carskich. Rosjanie, zaalarmowani kilka godzin wcześniej, nie dali się zaskoczyć. Atak się nie udał. W Lipnie z powodu nieporozumienia między dowódcami do ataku na Rosjan w ogóle nie doszło. Jednak w rozmaitych punktach ziemi dobrzyńskiej ludzie będący w organizacji zbierali się na narady i pospiesznie tworzyli małe oddziały, czyli partie powstańcze. W okolicach Rypina zbierali partie ziemianie i ich oficjaliści. Wśród nich rządca majątku Sadłowo, Szymon Sulkowski, szlachcic z Tłuchowa pochodzący, formował partię, sam jeździł, werbował ludzi i zbierał broń. Jednak za Okalewem został napadnięty przez oddział kozaków. Jego oddział rozproszył się, a sam Sulkowski został pochwycony i skazany na Sybir. Pod koniec stycznia i na początku lutego 1863 roku w Zbójnie przy boku dziedzica Artura Sumińskiego zbierał się większy oddział partyzantów. W partii tej 40 konnych i 60 pieszych było uzbrojonych i utrzymywanych całkowicie przez Sumińskiego. Powstańcy uzbrojeni byli w karabiny, dubeltówki, szable i kinżały. Wkrótce partia ta wzrosła do 400 ludzi. Naczelnik wojskowy województwa płockiego Zygmunt Padlewski dał jej rozkaz zajęcia Rypina. Dowódcą partii został Walerian Ostrowski, który wcześniej w nocy z 22 na 23 stycznia brał czynny udział w napadzie na Płock. Rano 4 lutego 1863 roku przybył Ostrowski na czele partii razem z Sumińskim do Rypina, a 5 lutego zajął Sierpc, nie napotkawszy w tych miastach stacjonujących oddziałów carskich. Jednak 8 lutego dwie kolumny wojsk rosyjskich zaatakowały powstańców w Sierpcu. Wyparły ich z miasta, a uciekającego konno dowódcę Waleriana Ostrowskiego wzięto do niewoli. Został przywieziony do Płocka i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. W komisji śledczej zapytany, w co Polacy tak ufają, miał odpowiedzieć: naprzód w Boga Sprawiedliwego, a potem we własne siły. Wyrok śmierci wykonano w Płocku 27 lutego 1863 roku.
rozbity oddział wycofał się w stronę Rypina. Dowództwo nad partią objął Artur Sumiński, dziedzic Zbójna, 29 lat liczący. Pod koniec lutego 1863 roku w Lasach Skrwileńskich pod wsią Rudą zbierała się partia powstańców, która liczyła 70 ludzi. Broni dostarczono im z Pomorza. Kierownikiem tej akcji był wikariusz rypiński, ksiądz Józef Nawrocki. Był on w tym czasie skarbnikiem rządu narodowego na Rypińskie. W sobotę 17 lutego 1863 roku przywieziono z Pomorza do Rypina 50 karabinów i 25 pałaszy. Broń tę odesłał ksiądz Nawrocki do Skrwilna. Żyd Uryn nie omieszkał donieść o tym do Lipna. Ostrzeżony przez kogoś, ksiądz Nawrocki musiał uciekać za granicę. Widać krwę. Ruda się nam kończy jako miejscowość. A na lewo, gdzie ten las jest, tam było to zgrupowanie. Tu były tereny zalane. Po lewej stronie tu były zalane. Tu praktycznie przed regulacją Skrwy tutaj były zakola, stare zakola rzeki Skrwy tutaj były. Tak jak to widzimy. Natomiast tutaj po prawej stronie na tej góreczce, gdzie w tej chwili ten las się znajduje, oddział powstańczy był tu zgrupowany. I tu już się zbliżamy w tej chwili w okolice miejscowości Baba. Za miejscowością Ruda, która jest położona, jak tu widzimy, za tym zakolem przepływającej Skrwy, na tym pagórku najprawdopodobniej znajdowało się zgrupowanie powstańcze. Powstańcy w tym miejscu bronili się, walcząc z kozakami, którzy nacierali z okolic Skrwilna poprzez Rudę w kierunku Baby. Oddział powstańczy, który tu był zgrupowany, po walce wycofał się w kierunku miejscowości Słupia, natomiast polegli powstańcy zostali przewiezieni do miejscowości Skrwilno, gdzie pochowano ich na miejscowym cmentarzu. Także jest to miejsce historyczne, gdzie krwią Polaków ta ziemia jest poświęcona. Pułkownik rosyjski Riedliczkin przybył z wojskiem do Skrwilna, gdzie dowiedział się, że partia wyruszyła ze wsi Ruda do pobliskiego lasu. Kiedy kozacy zbliżyli się do obozu powstańców, ci wystrzelili z kilkunastu fuzji i zabili jednego oficera. Tenczas kozacy rzucili się na obóz powstańców z jednej strony, a piechota z drugiej. Szybko nim zawładnęli i zmusili powstańców do ucieczki w różne strony lasu i w błota. Po potyczce na Rudzie ksiądz Żołnowski, proboszcz Skrwileński, zebrał ciała zabitych powstańców i pochował na cmentarzu parafialnym. Wśród zabitych rozpoznano Szymona Strzeleckiego, lat 21, i Damazego Łopacińskiego, bednarza, 20 lat, obaj z Rypina. Hrabia Mionczyński, dziedzic Wielgiego, sformował mały oddziałek powstańczy złożony z 16 ludzi. W oddziale tym była przeważnie służba dworska. Rosyjski major Fribes dowiedział się o tym i dnia 3 kwietnia wysłał z Dobrzynia nad Wisłą kapitana Kęstowicza z 45 kozakami i 3 rotami piechoty. Kęstowicz prześladował partię lasami aż do Malanowa, tu zgubił jej ślad. Jadąc z Jasienia do Tłuchowa, tuż pod wsią zauważył, że z drugiej strony z Tłuchowa wyjeżdża 7 powstańców na koniach. Kęstowicz wysłał za nimi w pogoń 15 kozaków, którzy dogonili powstańców na moście przy młynie Kozi Róg Łęk i tu ich pobili. Zostali pochowani w Tłuchowie.
Zygmunt Padlewski, naczelny wódz sił powstańczych w województwie płockim, zaczął zbierać małe partie w większy oddział. Generał Semeka wysłał przeciw niemu wojsko carskie. Ścigany przez długi czas Padlewski nie mógł marzyć o jakiejś zwycięskiej potyczce z rosyjską kolumną. Rozpuściwszy swój oddział we wsi Gorzeń w dniu 22 marca, chciał, żeby go przeniesiono w inne strony kraju. Dostał jednak rozkaz, że musi zostać na tej placówce i utworzyć jak najwięcej nowych oddziałów powstańczych. W tym celu rozesłał przez specjalnych agitatorów tysiące wezwań. Rozesłane palety i agitacja dały możliwość sformowania dwóch partii z drobnej szlachty mazurskiej. Jednak wojska rosyjskie zaatakowały i rozpędziły obie partie. Rozpędzony w Lasach Skępskich oddział powstańczy zebrał na nowo Jurkowski. Partia Jurkowskiego była jednakowo umundurowana w czamarki i konfederatki. Pomaszerował z nią pod Sierp w stronę Kwaśna, stamtąd przez Sudragi przybył do lasu na Koziołek i stanął obozem w miejscu zwanym Okrągły Borek pomiędzy wsiami Wólką, Gozdy i Czerno. Miejscowość Koziołek istnieje do dziś, kilka minut drogi od Ligowa. Jednak na współczesnych mapach nie można odnaleźć Okrągłego Borku, o którym pisał ksiądz Lisowski. Dzisiaj w lasach leśnictwa Koziołek nie używa się już tej nazwy Okrągły Borek, tylko nazywa się to Osowa Góra. A dlaczego tak zmienione, to nie wiem, bo słyszałem od mojego taty, co już dużo lat nie żyje, tak nazywał, i od tutaj sąsiadów z Koziołka, bo tam kiedyś pasywałem krowy. Jak ja te krowy tam pasałem, to stoją nawet krzyż. Krzyż to był drewniany krzyż. Najstarszym mieszkańcem tych okolic tu może być pan Henryk Bagieński, który ma obecnie 94 lata. I on tam był już pracownikiem od młodych lat leśnym i może najwięcej wiedzieć i może powiedzieć. Co pan mógłby opowiedzieć na temat Osowej Góry? Jak starsze dziadki tam pracowali, to opowiadali. Ja też byłem młodszy chłopak, poszedłem do pracy, miałem 18 lat. Opowiadali, że tam walczyli powstańcy. Powstańcy to mi tam sobie robili jakieś, powiedziałem, tam wyjścia, musieli mieć dostęp do tych. Dlatego, bo tam była woda zalana, a było bagno takie. Powstańcy czapkami nosili, piasek sobie tam podwyższali do góry. Tam graby takie teraz były, teraz już były wycięte. Były graby tam takie z drzewa. A czy coś panu mama opowiadała o tych powstańcach? No bo opowiadała mama, że byli. Walczyli jedni, walczyli z tej strony Koziołka, a drugi poza tą przestrzenią. Tam Olcha rosła, była woda. Drudzy tam na tą Osowę Górze. Tatuś, krzyż, czy tam stał krzyż kiedyś? To opowiadali, że tam gdzieś fibra drzewa była. Tu jesteśmy na Osowej Górze, która kiedyś nazywała się Okrągły Borek, o którym opowiadał pan Henryk Bagieński. Mówił, że tutaj odbyła się bitwa Powstania Styczniowego. Jeszcze 40 lat temu gdzieś stał tutaj drewniany krzyż pod tu Osową Górą, ale dzisiaj już nie ma po nim śladu i ja już nie umiem wskazać tego miejsca dokładnie, gdzie on był. Dowódca rosyjski, kapitan sztabowy Prowolski,
W sierpcu dowiedział się o miejscu postoju powstańców w lesie pod Koziołkiem. W dniu 16 kwietnia 1863 roku o godzinie 4 po południu przyszedł do Lasów Skępskich. Obóz powstańczy znajdował się w dogodnej i obronnej pozycji. Prowolski 20 kozaków rozsypał po lesie, a sam szedł śladami partii. Wkrótce kozacy, spotkawszy pikiety powstańcze, zaczęli się z nimi przestrzeliwać. Prowolski rozstawił piechotę po lesie. Piechota rozpoczęła ogień z czołowymi strażami powstańczymi. Strzelanina ta trwała 10 minut. Ogień ze strony powstańców stale wzmagał się. Prowolski, widząc to, wezwał kozaków i rozdzieliwszy ich na dwie części, z krzykiem "Ura!" rzucił się za nimi na obóz powstańczy z obu stron. Powstańców było około 150, lecz źle uzbrojeni, byli nieprzyzwyczajeni do bitew i dlatego nie wytrzymali silnego naparcia Moskali. Zaatakowani z trzech stron w ogniu krzyżowym dosyć długo się opierali, lecz w końcu natarcia nie wytrzymali. Pierwsi poszli w rozsypkę kosynierzy, a za nimi piechota i kawaleria. Pod Koziołkiem walczyła panna Julia Preźbisówna z Poznania, której w krytycznej chwili udało się uciec z placu boju razem z Jurkowskim dzięki rączości wierzchowców. Prowolski gonił uciekających powstańców około 3 wiorst i dopiero około godziny 6 wieczorem zaniechał pościgu. Ksiądz Ignacy Małkiewicz, proboszcz z Ligowa, zebrał z pola walki ciała zabitych powstańców i urządził im pogrzeb. Dnia 19 kwietnia 1863 roku w księgach zmarłych parafii Lgowo ówczesny ksiądz proboszcz Ignacy Małkiewicz odnotował zgon 16 powstańców. Józef Rakowski, majster profesji blacharskiej, lat 45 z Sierpca. Henryk Dąbrowski, lat 31, urodzony w Gujsku. Stefan Konopski, lat 24, z Płocka. Józef Gasiński, pokojowy z Płoniaw, lat 16. Edward Szarewicz, lat 19, syn dziedziców dóbr Kaczorowy. Edward Olszewski, pisarz wójta gminy Sierpc, lat 23. Romuald Kozłowski, lat 38. August Rymarkiewicz, kleryk księży Bernardynów z klasztoru Skępskiego. Wojciech Zieliński z Płocka. Szymański Szewc z Płocka. Władysław Dobrowolski, lat 18, uczeń gimnazjum z Płocka. Jan Czciński, lat 19, z Kraszewa. Władysław Kulako, lat 22, guwerner z Wielkiego. Stefan Bogucki oraz dwóch nieznanych powstańców. Na pogrzeb przybyło z okolicy dużo szlachty i ludu. Nad otwartą mogiłą wygłosił patriotyczną mowę żałobną Bernardyn ze Skępego. Między innymi żegnał swego konfratra z klasztoru, kleryka Augusta Rymarkiewicza, poległego pod Koziołkiem. W
dniu 22 kwietnia 1863 roku doszło do kolejnego nieszczęścia. Kozacy pojmali wojewodę Zygmunta Padlewskiego w lesie pomiędzy wsiami Bożyminem i Studzianką. Padlewski został przewieziony do Płocka i osadzony w więzieniu. Z Warszawy przysłano rozkaz wykonania wyroku śmierci. Skazańca uwiadomiono o tym w nocy o godzinie 2 z 14 na 15 maja, że wyrok tegoż dnia rano wykonany będzie. Usiadł i na kilka godzin przed śmiercią napisał list pożegnalny do rodziny. O godzinie 5 rano wywieziono skazańca w towarzystwie ojca Bernardyna na plac za Rogatką Płońską przy prochowni i tam dokonano egzekucji. Uwzględniono jego prośbę i nie zawiązywano mu oczu. Tak zginął jeden z największych i najbardziej wartościowych bohaterów powstania. Rozbity na Koziołku w dniu 16 kwietnia oddział powstańców został ponownie zorganizowany przez Jurkowskiego, który przeprowadził go w lasy Czumskie i Szczutowskie i tu go ćwiczył. Rosyjski major Fribes wysłał z Lipna oddział wojska pod dowództwem kapitana Kęstowicza. 9 lipca Rosjanie spotkali konny patrol powstańczy, gonili go 8 wiorst aż do lasu Czumskiego. Lecz w lesie natknęli się na oddział polski złożony z 300 pieszych i 100 konnych powstańców. Patrol kozacki strzelił kilka razy, lecz widząc wielkie siły powstańcze uciekł. Kapitan Kęstowicz skierował całą kolumnę do lasu Czumskiego. Rosjanie spotkali strzelców powstańczych, którzy przywitali ich silnym ogniem. Jednak Polacy po dłuższej strzelaninie zostali zmuszeni do cofnięcia się. Jurkowski, dowodząc niewielkim oddziałem powstańczym, dwa razy atakował Moskali, chcąc przełamać ich szeregi. Moskale oba ataki wytrzymali, a potem sami przeszli do ataku i bystrym uderzeniem złamali szeregi jednej kolumny kosynierów, zmuszając ich do ucieczki. Rozbici, rozproszeni i ścigani powstańcy uciekali aż do jeziora Orszulewskiego. Niektórzy dopędzeni do jeziora rzucali się do wody i tonęli. Ksiądz proboszcz Kamiński z Gujska w dniu 11 lipca pochował 34 poległych powstańców na cmentarzu grzebalnym w Szczutowie. Na grobach powstańców zbudowano piękny pomnik poświęcony w dniu 16 maja 1930 roku przez sufragana płockiego księdza biskupa Leona Wetmańskiego. Na pomniku tym jest napis: rok 1863. Z krwi waszej posiew wolności. Tu leży 40 poległych bohaterów. Poświęcony 16 maja 1930 roku. Jedną z większych i ostatnich potyczek powstańców z Moskalami była potyczka pod Choczniem i Żurawinem we wrześniu 1863 roku. Oddział powstańczy dowodzony przez Piotra Czarlińskiego zbierał się i organizował we wsi Choczniu i liczył już 400 ochotników. Okazuje się, że wśród mieszkańców Żurawina przechowały się wspomnienia o wydarzeniach sprzed 150 lat. Był to mój prapradziadek, gospodarzył na majątku Choczeń i Grabówiec. On organizował tutaj ten zryw powstaniowy. Kupował broń, wyposażenie i powstańcy w jego majątku zagrzewali się do walki. O tym dowiedział się najeźdźca
rosyjski w lipnie wysłał oddział żołnierzy rosyjskich celem stłumienia w zarodku tych żrybów powstańczych. Kiedy oddział ruski zbliżał się w kierunku Chocznia, powstańcy się dowiedzieli i uciekli przez rzekę na stronę Bud Zglenickich. I tu oczekiwali w lasach Bud Zglenickich na ten oddział ruski. Doszło do boju, powstańcy byli słabiej wyposażeni, pomimo wielkiego zapału do boju i potyczkę przegrali. Część schwycili, część zabili, część schwycili do niewoli. Poddali ich ciężkim torturom i któryś z nich wydał, kto był organizatorem i finansował powstańców. Powiedzieli o moim prapradziadku Sumnińskim. Wrócili z powrotem do Chocznia, pojmali mojego prapradziadka, przywiązali liną do końskiego wagona i tak moja praprababcia ostatni raz go widziała. Ciało nigdy się nie odnalazło, ani on sam. Prababcia leży pochowana w Dobrzenicach na cmentarzu. Sama. 17 września podpułkownik Fribes wysłał z Lipna na patrol kolumnę wojsk. Oddział ten dowiedział się od Niemca kolonisty, że we wsi Choczeń są powstańcy. Dowódca kapitan Troicki o godzinie 5 wieczorem przybył do Chocznia. Powstańcy rozłożeni byli we wsi Choczniu w folwarku w domu dziedzica oraz za skrwą w Żurawinie na górze. Widząc zbliżających się Moskali, opuścili wieś, przeszli po moście na drugi brzeg i most na rzece skrwie zniszczyli. Rosjanie na prawym brzegu rzeki rozpoczęli ogień do powstańców. Kawaleria, szukając brodu, przejechała wieś Malanowo i spostrzegła na rzece most, który już zaczęli rozbierać powstańcy. Zauważywszy to, galopem wpadła na most, zajęła go, przeprawiła się przez rzekę i z góry zaczęła atakować lewe skrzydło powstańców. Powstańcy wycofali się do lasu pod wsią Kwaśno i tu schowali się za krzakami. Po zbliżeniu się konnicy pod las rozpoczęli silny ogień. Dopiero pod naciskiem nadbiegłej piechoty powstańcy wycofali się do Żuchowa, a stamtąd do sąsiedniego lasu. Byli ścigani na przestrzeni 7 wiorst. Według raportów dowódców rosyjskich w bitwie pod Choczniem i Żurawinem zabito 5 powstańców i 5 wzięto do niewoli. W Księdze Zmarłych parafii Mochowo pod datą 19 września 1863 roku jest zapisany jeden mężczyzna, nieznany z imienia i nazwiska, około 25 lat liczący. Gdzie został pochowany? Gdzie spoczywają pozostali polegli powstańcy?
Czy ma z nimi coś wspólnego figurka znajdująca się na brzegu Skrwy? Kto i dlaczego ją postawił? Odpowiedzi na niektóre z pytań udzielają dawni właściciele młyna w Choczniu. Przed wojną mieszkała w Choczniu rodzina Jagodzińskich i z tej rodziny wywodzi się ksiądz Józef Jagodziński. Wujek ksiądz Jagodziński jako dziękczynienie swojego kapłaństwa postanowił postawić tu za rzeką figurkę. Była dawniej płyta kamienna, że prawdopodobnie byli tu pochowani powstańcy. I na tej płycie postawił własnoręcznie z tego kamienia tą figurkę. Sam przy tym tutaj pracował. Chciałbym przywołać postać księdza Jagodzińskiego Józefa, która też w jakiś sposób, może pośrednio, ale związana jest z utrwalaniem tej legendy i tej chwały Gloria Victis powstania styczniowego. Pochodził z rodziny też bardzo patriotycznej. Rodzice chcieli, żeby się kształcił, dlatego też wysłali go na nauki do Płocka, do znanego gimnazjum, chociaż było to tak zwane wtedy uczelnie rosyjskie i językiem wykładowym był język rosyjski. Kiedy był rok 1905, Polacy już mieli dość tego nacisku rusyfikacyjnego, dlatego też między innymi i młodzież szkolna włączyła się do strajków. Właśnie takim uczestnikiem strajku był młody Józef Jagodziński. Za udział w strajku w dzisiejszej szkole imienia marszałka Małachowskiego został wydalony. Poszedł do szkoły polskiej, jaką założyła Polska Macierz Szkolna, to jest obecne liceum imienia króla Władysława Jagieły, czyli dzisiejsza Jagiellonka. A potem po otrzymaniu matury zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego i jako kleryk te swoje patriotyczne ideały jeszcze bardziej umacniał. Kiedy przyszła 50. rocznica obchodów Powstania Styczniowego, na pewno w seminarium profesorowie, którzy jeszcze te czasy pamiętali, tymi czasami żyli, mówili o tym studentom, klerykom. I właśnie młody Józef, przejęty tym, kiedy przyjechał na swoje tereny, tutaj właśnie w 1913 roku postanowił uczcić tych wszystkich, którzy swoim życiem i swoją krwią starali się odzyskać wolność, niepodległość dla narodu i dla Kościoła. Wtedy, jako pierwociny swojego kapłaństwa, zdecydował się pobudować tę figurę, ten pomnik, który do dziś tradycja wiąże z potyczkami Powstania Styczniowego. Przed 4 laty, gdy przybyłem do parafii Ligowo jako proboszcz, zainteresowałem się jej historią. Pod Koziołkiem, na terenie parafii, zginęło wielu powstańców. Niestety, choć księgi metrykalne odnotowywują ten fakt, to zastałem na cmentarzu zniszczoną mogiłę, gdzie prawdopodobnie zostali oni pochowani. W pomieszczeniach gospodarczych parafii natomiast można było jeszcze odnaleźć kilka elementów z dawnego grobowca, między innymi figurę Matki Bożej. Wtedy już zrodziła się inicjatywa, pomysł, by to miejsce odbudować, byśmy nie zapomnieli o swoich korzeniach, o tym, co na tym terenie świadczyło o polskości, patriotyzmie. Z uwagi na przypadającą w tym roku 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, samorząd gminy Mochowo wraz z proboszczem parafii Ligowo
podjął inicjatywę odbudowy pomnika pamięci uczestników Powstania Styczniowego, który znajduje się na cmentarzu w Ligowie. Został zaprojektowany przez księdza kanonika Andrzeja Zembrzuskiego, proboszcza parafii Ligowo. Remont pomnika jest finansowany ze środków wojewody mazowieckiego, Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, a także z budżetu gminy Mochowo. Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Naszym obowiązkiem jest pielęgnować tę wolność dla przyszłych pokoleń. Odsłaniany dziś pomnik uczestników Powstania Styczniowego jest wyrazem naszej pamięci o tych wszystkich, którzy zginęli w walce o wolność.